Kochani, cieszę się, że jesteście razem z nami. Już za chwilę usłyszycie wywiad, na którym pojawią się łzy. Śmiech, radość, łzy ze śmiechu, łzy po prostu wzruszenia. Bo przed Wami będzie kobieta, która jest... To, że żyje jest cudem. A najważniejsza rzecz, jest po prostu cudowną osobą, która dodaje mnóstwo kolorytu do kościoła, który razem tworzymy. A zatem wywiad z Katarzyną Szlązak. A zatem Katarzyno, witam cię i powiem wam drodzy widzowie, że to będzie najweselszy wywiad dzisiejszego dnia, dzisiejszego poranka, dzisiejszego tygodnia, to będzie hit YouTube'a. Ze względu na to, że Katarzyna jest osobą, która nie wypowiada ani jednego słowa, tylko będzie się cały czas śmiała tak, więc bardzo Paniata. się cieszę i dzięki Krzysiu za zaproszenie. Ej, Katarzyno, zaprosiłem Cię ze względu na to, że wiem, że jesteś zaangażowana w mnóstwo rzeczy, w projektów różnych, śpiewasz, tańczyłaś kiedyś nawet, jesteś prowadzącą program Raban, pewnie będziesz prowadziła za chwilę jakąś pogodę albo jakieś jeszcze inne rzeczy. Widzicie, znów się śmieję. Ale nie, tak już poważnie, zaprosiłem Cię ze względu na to, że w tym wszystkim, jak przeglądałem Twojego Instagrama, jak Cię znam, to Ty w żaden sposób nie wstydzisz się Kościoła, w żaden sposób nie wstydzisz się Chrystusa. Jak to jest? Dlaczego? To prawda, wiesz, bo kościół jest we mnie od początku, i mam wrażenie, że wchodziłam w te wszystkie miejsca w życiu, właśnie w te projekty, w drogę zawodową, gdziekolwiek, już z Panem Jezusem. Wiesz, że on był od początku ze mną. Ja urodziłam się w kościele w takim sensie, że wzrastałam w nim i gdzieś tam od początku w nim byłam dzięki moim rodzicom. I rzeczywiście zawsze cokolwiek robiłam, e, miałam takie myśli, że ja bym chciała to robić zgodnie ze swoim sumieniem. A więc trochę tak nie, płacz się. Ja nie, po po prostu miło słucham, tak wie, wzruszam się. Ale że chciałabym to robić naprawdę mm, tak jakby Bóg mnie y, w tych miejscach stawiał, bo wierzyłam, że on naprawdę tak nie stawia, wiesz? I to niesamowite, że wiele rzeczy, mam wrażenie, wydarzyło się właśnie dlatego, że ja powiedziałam w pewnym momencie Panu Bogu, tak, chcę iść za Tobą, i on rzeczywiście mnie prowadzi. I ja to widzę w tych miejscach, w których jestem, że on działa. Wspomniałaś, że jesteś od początku. Co to znaczy, jesteś od początku w kościele? To znaczy, że moi rodzice byli w kościele i byli wierzący, i ja po prostu chodziłam do kościoła z nimi. Moi rodzice, no wiadomo, oprócz tego, że gdzieś tam prowadzili nas na msze, to też na jakieś inne wydarzenia, i też w pewnym momencie moja mama, ponieważ bardzo chciałam śpiewać, byłam wtedy w zerówce, postanowiła, że zapiszę mnie do scholki takiej, wiesz, przy kościele, tylko że generalnie, jak przyszłyśmy, to się dowiedziałyśmy, że do tego zespołu dziecięcego mogą dołączać osoby od drugiej klasy, tam po komunii, nie? No, wiesz, ja mam to, no ale, wiesz, stoi takie dziecko, no i tak serce się wyrywa, wiesz. czy jak kot, Tak. tak jest. No i ta siostra powiedziała, dobra, yy, tylko jeden, jedno zadanie. Jeśli umiesz czytać, potrafisz czytać płynnie, bo to jest potrzebne do czytania tekstów, piosenek, to możesz zostać. No a wiesz, że ja jak mam czytać, do po prostu. I wierzę, że to był ten moment, kiedy wiesz, pan bóg mnie wziął i mówi: dobra, chodź, ja widzę cię, już wiesz. tak. To no, oczywiście tak się śmieje, ale że on naprawdę widział moje takie chętne serce. Yy, I to był ten pierwszy moment. Yy, I ja gdzieś tam w tym kościele wzrastałam, yy, ale wiadomo, że kiedy yy, przychodzi taki trochę okres buntu, właśnie okres dojrzewania to chcesz samemu stanąć tej decyzji, czyli już nie wystarczy ci tylko to, że rodzic ci powie ok, idź, bo tak trzeba. Bo, bo tak zostałam wychowana, tylko ty potrzebujesz czegoś więcej. I ja rzeczywiście taki moment miałam, kiedy pojechałam na moje rekolekcje oazowe. Byłam w ruchu światu życia bardzo długo. To też niesamowite, bo to też był taki właśnie Boży przypadek, ponieważ ja jadąc na te rekolekcje w ogóle nie wiedziałam, że to są rekolekcje. Ktoś mi tam zaproponował, jakiś tam mój nauczyciel, że jego córka jedzie na jakieś takie wiesz, no coś jak kolonie, w ogóle nie wiadomo, za bardzo było o co chodzi. No, ale żebym pojechała z nią. Więc ja pojechałam, e, i to były moje pierwsze rekolekcje. E, I właśnie podczas tych rekolekcji ja, pierwszy raz świadomie, bo mieliśmy taki moment, przyjęłam Chrystusa jako mojego pana i zbawiciela. I wtedy też, mimo tego, że jeszcze może wtedy nie wiedziałam, wiesz, z czym to się będzie wiązać. Postanowiłam, że okej, okay, Jezu, chcę i za tobą. I oczywiście, że były później, wiesz, wiele było momentów, kiedy ja musiałam wracać do tej decyzji i w wielu jakby momentach się określać, że okej, okay, to Jezus mnie prowadzi, a nie świat. Ale to był ten moment. Wierzę, że ja mam wrażenie, że byłam na tyle dojrzała, że chciałam to zrobić. No i po prostu powiedziałam Panu Bogu tak. A powiedz, ile miałaś wtedy lat? Chyba miałam wtedy jakieś 15 lat. W ogóle ciekawostka taka, że kiedyś robili statystyki, że średnio człowiek mniej więcej w wieku 16-17 lat przyjmuje świadomość. Jest, to jest taki najbardziej żyzny moment w życiu człowieka młodego na przyjęcie Chrystusa. Więc ciekawe. Tak, tak, ciekawe. No, u mnie tak było, nie? I, I też wtedy poznałam Kościół, taki żyjący e, Kościół młodych ludzi, bo ja miałam obok siebie, właśnie swoich animatorów, koleżanki i kolegów którzy, wiesz, chcieli czegoś więcej, czyli im nie wystarczało im to, że rzeczywiście chodziliśmy co tydzień do kościoła, nie, tylko oni chcieli żyć wiarą. I ja widziałam naprawdę w postawach tych właśnie ludzi, z którymi mieliśmy spotkania formacyjne i tak dalej, że oni tym żyją, nie? Żyją tym na maksa i to mnie tak bardzo poruszyło. I też to, taka właśnie radość, wiesz, bardzo mnie pociągnęła, której mi trochę w kościele brakowało. Czyli, że my się cieszymy z tego, że jesteśmy częścią ciała Pana Jezusa, że my się cieszymy z tego, że On nam daje siebie, a nie ubolewamy, wiesz, a nie narzekamy, tylko rzeczywiście wchodzimy z taką radością no i po prostu cieszymy się, że możemy się tym też dzielić. Więc ja takich ludzi wtedy poznałam i to mnie tak bardzo zafascynowało też. Czyli bardziej fraszki niż treny? Trochę tak, chociaż... Fraszki na pochwałę życia, radosne? No wiesz, te no, treny to tak bardziej na śmierć, nie? No, że smutne, że smutne. Tak, na pogrzeb. W takim razie, jak byłaś w kościele i powiedziałaś taką rzecz, że z, z, odnalazłaś taki radosny kościół, mhm. pełen nadziei, no ale okej, okay, masz te 15-16 lat, czyli jesteś mniej więcej w liceum, to nie było czegoś takiego, że pojawiło się, no bo no jesteś atrakcyjną kobietą, więc nagle w liceum przychodzisz i mówisz, że jestem wierząca. To nie było takiego momentu, że coś się pojawiało, jakiś wstyd w tobie? Albo że nagle przychodziły takie momenty, że. No jak właśnie było się niewstydzenie tego kościoła tam? Wiesz co? Oczywiście, że takie momenty były, gdzie y, ja też słyszałam takie y, dość mocne słowa, jak dla mnie w, w tamtym czasie y, że, wiesz, udaję, że jestem w święta, w sensie, że, że y, jak czegoś odmawiam, to znaczy, że od razu, wiesz, świętoszkuję. Y, y, I to też było dla mnie trudne. I były też takie momenty, kiedy. Ja wiedziałam, że no, właśnie jestem w środowisku, w którym nie ma ludzi wierzących i że to może być wyśmiane. W sensie ja, ja, ja brałam to pod uwagę, wiedziałam, że tak może być, bo ja w ogóle, jak się, jak byłam w liceum, jak dojrzewałam, byłam w bardzo różnych środowiskach. Nie? Oprócz tego, że właśnie było to środowisko, nazwijmy to kościelne, osób wierzących, młodych, no to też byłam w wielu właśnie inicjatywach, których. Nie, że Boga nie było, ale po prostu ludzie żyli inaczej, nie? Właśnie, czy to było jakieś tam środowisko w liceum, w szkole, gdzie byli bardzo różni ludzie z bardzo różnych domów, czy jakieś właśnie takie moje taneczne, gdzie po prostu mm, każdy chodził na imprezy, wiesz, był alkohol, właśnie była seksualność, i to było normalne, nie? I ja pamiętam, że było dla mnie to trudne, wiesz, w pewnym momencie też yy, yy, to, jest, to jest naturalne, tak, że cię ciągnie do różnych rzeczy, yy, ale ja też mi, tak, mi taka jedna rzecz wtedy pomogła, bo dobro, podjąłem dobrowolny post od alkoholu. To było w ogóle jeszcze, zanim miałam 18 lat, mieliśmy taką inicjatywę. Hmm, to, się, to się nazywa tak, Krucjata wyzwolenia człowieka, więc <grych> tak grubo. Piarowo ciężki temat. <grych> ciężki ale ma piękną ideę, bo możesz podjąć dobrowolny post yy, przez rok. Lub na dłużej, od alkoholu, właśnie, z, po, i połączyć to z modlitwą za inną osobę. Na przykład, właśnie za osobę, która ma problemy alkoholowe w Twojej rodzinie, ale też niekoniecznie, bo możesz po prostu w innej intencji to zrobić. I ja stwierdziłam, że wezmę to sobie jako właśnie taki dobrowolny post, podejmę to. I jak już podjęłam to, mimo że nie wiedziałam, z czym to się je, to zobaczyłam, jakie to daje owoce. Wiesz, że kiedy chodziłam na imprezy, to od razu był pretekst do rozmowy. I wiesz, i to nie było już, no co ty ze mną się nie napijesz? I wiesz, i ja oprócz tego, że mówiłam, że nie, to mogłam też powiedzieć, że wiesz co, no trochę chcę żyć inaczej, nie? I ja pamiętam, że nawet swoją osiemnastkę, w swoją osiemnastkę nawet nie próbowałam alkoholu, bo jeszcze wtedy byłam jakby w tym dziele, w tym poście. To się stało tam dopiero później. Natomiast bardzo mi to pomogło i też widziałam, jak to działa na innych ludzi, że oni pytali, wiesz, że oni byli zaciekawieni w pewnym momencie wręcz tacy zszokowani. Okej, okay, to tak się da, idziemy na imprezę, ty tańczysz, śmiesz się, dobrze się bawisz, a wiesz, a nie jesteś pijana, nie? <grych> I tak dalej, i tak dalej. Moja koleżanka jedna też postanowiła przyjąć to za, za swojego tatę, wiesz. I, I to było takie małe owoce, które widziałam, że robią różnicę, mimo tego, że dla mnie to nie było. Jakieś um, bardzo trudne. E, a z drugiej strony teraz widzę też owoce dla siebie takie, że jestem naprawdę wolna od alkoholu i od takich uzależnień. Nawet mnie nie ciągnie, wiesz? To jest, um, to jest taka niesamowita wolność, którą dał mi Pan Bóg przez to, że on mnie nauczył tego, e, jakoś tak dał mi właśnie taką łaskę, że w ogóle nawet mnie nie ciągnie. I to jest super. To jest piękne. <laughs> a, bo ja bym powiedział tak, podsumował te parę słów, które powiedziałaś, że. E, Patrząc z dystansu na Ciebie, ja mógłbym powiedzieć, że Kościół, którego się nie wstydzę, to jest Twoja autentyczność. Bo dla mnie kościół, no tu specjalnie jesteśmy w takim miejscu, które jest mojego przyjaciela kościołem, jest mhm. tutaj pastorem w tym kościele, więc tu jest trochę inaczej. Tu nie ma, y, tak typowo, więc nie ma obrazów za bardzo, nie ma tych wszystkich barokowo innych rzeczy, dodatków i właśnie. Czy ty byś się odnalazła? Wiesz, bo to zależy jak definiujesz kościół, nie? E, Oczywiście, że, że w takim fizycznym kontekście kościół no to dla, katol dla katolików jest świątynią, tak? Jakimś takim miejscem, e, powiedzmy sobie budynkiem czy budowlą, e, ale ja też mocno wierzę w to, że y, to ludzie są kościołem, wiesz, że, że to naprawdę społeczność, wspólnota ludzi jest kościołem więc czy gromadzimy się wiesz tu czy gromadzimy się tam czy gromadzimy się na ulicy i się modlimy to jest ten sam kościół dla mnie oczywiście dla mnie też bardzo ważne są sakramenty i ja wielokrotnie myślę że doznawałam takiego po prostu przytulenia przez Pana Boga w komunii świętej ja wierzę że on wtedy się nam daje w swoim ciele i to jest dla mnie też takie, wiesz, taka niesamowita jego miłość wobec mnie, że chce być tak blisko. I naprawdę niejednokrotnie zalewałam się łzami po, tym, po przyjęciu Komunii Świętej, bo czułam naprawdę, jak Pan Bóg przychodzi, wiesz, taka realna obecność. I, i tak, i, i z tego, no, nie wiem, czy bym dała radę zrezygnować, nie? Aczkolwiek, ja myślę, że rzeczywiście ta autentyczność jest najważniejsza i że to nie zawsze chodzi o to, żeby po prostu na siłę kogoś przekonywać, tylko żeby właśnie zanosić mu takiego pana Boga, jakiego on jest w stanie przyjąć na tę chwilę. I ja nie, naprawdę niejednokrotnie miałam takie sytuacje, że ja wiedziałam, że, że kogoś tam na siłę nie nawrócę. Mimo, że wiedziałam, że, że, że Pan Bóg może zmienić jego życie e, i modliłam się o niego, to wiedziałam, że jedyne, co czasami można zrobić, to po prostu wysłuchać, wiesz, przytulić tego człowieka, siąść z nim, po prostu właśnie na herbacie pogadać i być dla niego. I wiesz co? I miałam takie sytuacje, że. Właśnie wracałam do domu po tej rozmowie i wiesz, nawet nie gadaliśmy o wierze. I na przykład koleżanka pisze do mnie, wiesz co, Kasia, ja nie do końca wierzę, że Pan Bóg istnieje, ale jeśli możesz, to pomóż się za mnie. No, no widzisz, no to jest właśnie to, co powiedziałem, że to jest, że takiego kościoła, który, o którym ty mówisz, który ty właśnie reprezentujesz, się nie wstydzę. I w tej serii też chcę poruszać oczywiście takie trudne momenty, może nawet i zapytać Ciebie, jeśli mogę, oczywiście, co zrobić, kiedy patrzę na Kościół ogólnie i są momenty, kiedy ja wstydzę się tego, co tam się dzieje. I na przykład jest mi przykro względem innych ludzi, tak jak z mojej rodziny też członkowie, niektórzy są tacy, którzy bardzo nie, że tak mógł powiedzieć, wręcz nienawidzą Kościoła, mhm. ale ja im wtedy tłumaczę, że Kościół to nie tylko jest dana ta grupa ludzi, tylko to też jest inna grupa ludzi. I ja staram się między innymi tym podcastem i takimi osobami jak ty i innymi naszymi gośćmi i gościninami pokazywać, że <śm> Kościół, takiego Kościoła się nie wstydzę. Wiesz co, yy, myślę, że też my musimy reagować i, i stawać w takiej prawdzie, że y, to, takie rzeczy są w kościele, wiesz, że są w kościele ludzie, którzy, z którymi też możemy się nie zgadzać, którzy reprezentują nie do końca to, y, co nam się podoba. Y, ja też nie zgadzam się na te grzechy, które się dzieją w naszym kościele. Na to, że nie ma transparentności, na, to, na po prostu wiele zranień, które, które są, które są niedaleko mnie, wiesz, no bo, bo po prostu spotykam takich ludzi, wiesz, poznaję, którzy są zranieni przez kościół, ale ja właśnie. Przez to, że nie ma we mnie zgody na to, chcę swoją postawą budować takie inne oblicze Kościoła, wiesz, więc jedyne, myślę, że jedyne, co w takiej sytuacji możemy zrobić, to po prostu zacząć od siebie i wiesz, i, i być takim świadectwem, takim świadkiem, jakiego świat potrzebuje, nie? czyli no... Nie odwracać się do końca od tego, reagować na to, i nie wiem, i też czasami, no właśnie, nawet trzeba z kimś pogadać, zwrócić mu uwagę, e, powiedzieć, że słuchaj, no to uderza w kościół, bo inni ludzie patrzą i, i może no to jest antyświadectwo, ale to, co my możemy zrobić, no to po prostu, wiesz, zacząć od siebie, nie? Tak myślę. No oczywiście. Wiesz, ja mam takie zdanie, że ja nigdy nie będę wstydził się Chrystusa, a kościoła mam różne momenty. I też różne momenty nie tylko mam przez obcych sobie ludzi, których tam gdzieś słyszę o nich, tylko nawet przez siebie, że czasami potrafię być, nie być najlepszym reprezentantem tego, załóżmy, kim chciałbym być, ale Chrystusa nigdy nie będę się wstydził, bo on nigdy nie zrobi czegoś głupiego, czegoś złego, nie skrzywi nikogo I, i rzeczywiście, jakby to, co ty powiedziałaś, bardzo fajnie powiedziałaś o tej autentyczności, i transparentności, no bo wtedy dajesz mu przestrzeń do tego, żeby on mógł budować i pokazywać przez Ciebie tego Chrystusa, tego nawet, że Twoja kożanka zapytała się Ciebie, poprosiła Cię, żeby się pomodliła o nią. No. Tak, i też masz rację z tym właśnie jakby kościołem i Chrystusem. Yy, I to też chyba jest tak, że trzeba sobie czasami pozwolić na takie, wiesz, na takie błędy, w takim sensie, że nawet jeśli ktoś je popełnia, no to... Wierzyć w to, że Pan Bóg z tego wyciągnie większe dobro i gdzieś tam tak samo my, jesteśmy ludźmi, no, no spójrzmy na apostołów, nie? Oni byli tak blisko Jezusa, mogli Go widzieć twarzą w twarz, wiesz, spotykać się z Nim, słuchać tego, co On, co on mówi. Takie, kiedy Go przez chwilę nie było, oni też się gubili, więc my będziemy się gubić, wiesz, My, my, my po prostu będący w Kościele, każdy z nas, ale myślę sobie, że najważniejsze jest to, żeby wracać, żeby w pokorze stawać i mówić, iść do, właśnie iść do człowieka, którego się zraniło, i mówić: Okej, okay, no, biorę to na klatę. Zgrzeszyłem, nie? Przepraszam. To chcę, żebyś, chcę ci dawać światło, chcę ci dawać Chrystusa, a wiem, że tego nie zrobiłam w tym i w tym miejscu. W moim sercu pojawia się taka myśl, że. Bo to w sercu, właśnie nie w głowie, tylko w sercu. Bo to głowa często inaczej przyjmuje, że. Hmm. jako ludzie wierzący, jak głosimy komuś Ewangelię, mówimy komuś o różnych rzeczach, no to od razu oczekujemy, że ten człowiek się zmieni. Oczekujemy, że on będzie jakiś tam. I ta osoba zawsze ma zarzuty. A jakiś tam chrześcijanie żyje tak, a ktoś inny tak. A ktoś tam obłudnikiem jest. I w moim sercu właśnie pojawia się ta myśl, że najpierw poznaj Chrystusa. Najpierw pokochaj go, po prostu zaznaj go przez chwilę, spróbuj z nim, zobacz, jak on zadziała. I nie w ogóle z jakąś konkretną osobą, tylko właśnie z nim. Zapytaj się jego, bo to jest to, co ty reprezentujesz sobą. Reprezentowałeś w tych różnych miejscach, tak jak powiedziałaś, mając te dwa, 15 lat, jak, no tak, 15 lat, jak podjęłaś tę decyzję, no to wtedy zaczęłaś go pokazywać sobą. Zaczęłaś być. Transparentna. Ale wiesz, to jest też czasami e, nawet taki pokój, który niesiesz. Wiesz, e, ja też często m, miałam takie, takie różne rozmowy z ludźmi, e, i nie wiadomo skąd w ogóle ludzie, wiesz, zaczynali się przede mną otwierać w takich różnych trudnych momentach, opowiadać o swoich takich trudnych doświadczeniach. E, I ja, wiesz, nie do końca wiedziałam, w sensie myślałam, że to byłam tak, taka. Dlaczego ludzie tak robią, w sensie, czy rzeczywiście, nie wiem, ja taka jestem, ale w pewnym momencie doszłam do wniosku, że nie, bo ja, ja sama tego nie ogarnę, w sensie, nie dam rady tego unieść, nie? Że, to, że to musi być jakiś owoc yy, i że to Pan Bóg Cię do tego zaprasza. I właśnie to jest to, że czasami nawet możesz zanieść pokój gdzieś, wiesz, taki, taki Twój wewnętrzny pokój serca. Z którym ty przychodzisz yy, i po prostu którym kogoś obdarzasz, kogoś, kto, kto jest w niesamowitej ciemności i po prostu mimo tego, że nie jest gotowy przyjąć Jezusa, to, to, to jest gotowy albo po, po prostu potrzebuje, tak łaknie tego yy, pokoju. Więc yy, z jednej strony taką postawą życia, a z drugiej strony, yy, no nie wiem, nawet dbając o swoje takie wewnętrzne życie duchowe. Nie? Hmm. Czyli dla ciebie, Kasiu, kościół twoich marzeń to. Ojej. Wielkie pytanie, wiem, że to po prostu cegła tu spadła, po prostu. Wiesz co? Chyba myślę, że chciałabym właśnie taki kościół tworzyć i budować, w którym jest dla każdego miejsce i żeby naprawdę ludzie mieli taką świadomość i pewność, że to jest miejsce, w którym zawsze, zawsze ich przyjmą. Dlatego że Jezus przyjmuje wszystkich. Wiesz, i żebyśmy my byli takimi ludźmi, ale też mm, chciałabym, żeby to było takie miejsce, w, których, w którym my możemy być sobą. Czyli właśnie nikogo nie udawać, nie? Że, ym, że jeśli po prostu Chrystus takim cię stworzył, taką po prostu y, mnie ulepił, to ja chcę być sobą. I jeśli każdy w Kościele będzie sobą, wiesz, będzie odkrywał jakąś taką... Ym, Yy, nie wiem, no, swoją autentyczność, to ja wierzę, że taki kościół zbudujemy. Yy, I też tutaj wiesz, mogę się podzielić właśnie takim świadectwem, że ja, mimo tego, że gdzieś tam zawsze miałam dużo ludzi wokół siebie i takich właśnie znajomych, yy, yy, bliższych czy dalszych, to wiesz, ja miałam takie momenty, że czułam się bardzo samotna, nie? że po prostu yy, no, czułam, że ludzie nie do końca mnie rozumieją, bo było we mnie też dużo takiej wrażliwej strony. Którą właśnie nie widać, której nie widać, kiedy się uśmiecham, bo mam wrażenie, że chcę być dla świata takim, takim światłem. Ale to też gdzieś tam jest we mnie, i trudno. To trudno jest właśnie, tak to wiesz, przy pierwszym spotkaniu od razu uzewnętrznić. I w takich momentach, kiedy naprawdę wiedziałam, że albo nie chcę o tym mówić, albo po prostu, że ludzie mnie nie rozumieją, ja przychodziłam do Jezusa, nie? I, I Jemu o tym mówiłam. Yy, I niejednokrotnie też, wiesz co, miałam takie myśli, że okej, okay, no, jesteś przewrażliwiona, jesteś po prostu, yy, wiesz, no, za bardzo filozofujesz, nie? Ale później sobie myślę, no halo, <grym> jakby komu mam o, o tym powiedzieć, jak nie mojemu Bogu, wiesz? I, i wierzę, że... <krym> On też we mnie złożył taką właśnie wrażliwość, bo dzięki temu mogę właśnie dostrzegać różne rzeczy i widzieć trochę świat inaczej momentami. Także chciałbym, żebyśmy kontynuując i odpowiadając na Twoje pytanie, taki kościół tworzyli, żeby każdy mógł coś wnosić, po prostu być sobą, siebie wnosić. Dlatego Katarzyno, no, dziękuję Ci, że wnosisz tyle pięknego kolorytu do kościoła. To już koniec? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, nie już. jeszcze mam dwie rzeczy. Tylko taką mam myśl, bo to, co mówisz, bardzo rezonuje z jedną rzeczą. Świadectwo mojej dobrej koleżanki, która powiedziała kiedyś, modliła się i mówi, panie, bo tak nie mogła sobie znaleźć sposobu na modlitwę. Mhm. Też jest bardzo wrażliwą osobą i mówi, panie Boże, tak szczerze. Bo ktoś się powiedział, bądź szczera przed Panem Bogiem. Uh -huh. Czyli bądź, przychodź z tymi wszystkimi rzeczami, o których ty mówisz do Pana Boga. Uh -huh. Uh -huh. I ta osoba przyszła do Pana Boga, sobie domu klęknęła, pomodliła się i mówi, Panie Boże, ja nie umiem się modlić, ja się nudzę, jak z Tobą jestem. Uh -huh. I ona usłyszała głos, i oczywiście nie łapcie tutaj mnie widzowie za, nie wiem, teologiczne jakieś kwestie, ale ona usłyszała tylko słowa, ja też się nudzę. I ona i usłyszała też słowa, ja Cię nauczę, żeby nie było nudno. I to było niesamowite, że Właśnie tam jest Kościół, w takiej szczerości przed Panem Bogiem, i właśnie w szczerości bycia sobą. Bo to jest rzecz, kiedy nagle jeśli ja nie będę się wstydził mojego czasu z Panem Bogiem, no to czemu mam się wstydzić tego dalej, przekazywać to dalej? Bo okaże się, że mi to pomaga. Jej życie całkowicie się zmieniło. Ona teraz jest, służy, zakłada Kościół z mężem, jest naprawdę w fantastycznym miejscu. I wydaje mi się to, że. To, co ty powiedziałeś, że to jest właśnie ta rzecz, żeby mieć być sobą w kościele. Mhm. A dopiero jakby i ta druga rzecz, którą mi rezonuje, to, to właśnie jest kwestia tego, że w kościele, okej, okay, czasami to wszystko jakby to się dzieje w Kościele, czasami nie rozumiemy tego. Na przykład ja zawsze lubię nazywać, że uwielbienie w Kościele to jest takie trochę chrześcijańskie karaoke, no bo są jakieś słowa, śpiewasz, ktoś śpiewa za tobą, trochę taki dubbing, trochę... No nie wiadomo, o co chodzi, no. Przychodzi no, nowa osoba, no pomyśli, o co chodzi, no może to być dla niej dziwne, no. Albo jeszcze mnóstwo innych rzeczy, ale dla mnie właśnie to jest to, żeby przyjść do Pana Boga i powiedzieć, Panie Boże, dla mnie to jest dziwne, ale czuję, że Ty jesteś. I od tego się zaczyna właśnie Kościół i ja właśnie taki kościół, i Ty taki kościół reprezentujesz, bo ja się takiego nie wstydzę, takiego czegoś, że tam jest ta przestrzeń, w Bóg może zacząć działać. Bo te wszystkie inne rzeczy nagle zaczynasz poznawać, no tak jak dziecko małe. No nie dajesz mu od razu BMW do jeżdżenia, tylko dajesz mu najpierw rower, bo w ogóle jakiś coś, nie wiem, patyk, żeby sobie biegało, jak zro... nie wiem, w sumie, co się daje dziecku. No jasne, ale też dlatego kościół jest różnorodny, wiesz. Każdy naprawdę może nawet w służbie, tak, to jest taki prosty przykład, znaleźć swoje miejsce. I, I to nie jest tak, że musisz robić coś, nie wiem, co ci nie sprawia radości, bo Bóg przecież chce stawiać cię w takim miejscu, żebyś ty czuł pełnię, tak? takie, takiego, no po prostu czuł tak, takie szczęście i taką radość, kiedy to robisz. I oczywiście czasami jest trudno i Pan Bóg cię rozciąga i stawia cię w miejscach, w których w ogóle nie chce, być, a później się okazuje, że to jednak no okay, daje owoce i tak dalej. Ale też wierzę, że wiesz, każdy z nas może znaleźć takie miejsce. nie? Tak jak, no, tak jak mówisz, że czegoś nie rozumiesz, okej, okay, spokojnie, on się przez to przeprowadzi, zacznij tu, gdzie jesteś. Jedno marzenie, które na przykład chciałabyś, żeby się spełniło i zaprosimy cię za rok na wywiad i powiesz, że to się spełni. Wiesz co, ja mam takie marzenie, żeby po prostu mm, właśnie we wszystkim, co robię, mieć taką spójność. Żeby właśnie bardzo, bardzo potrzebuję i chcę być taka autentyczna, niezależnie od tego właśnie, czy, czy spotykam się ze znajomymi, czy wyjeżdżam akurat na żagle, wiesz, czy idę do pracy robić wywiad, czy po prostu, nie wiem, siedzę w domu, że chcę, żeby w każdej z tych sytuacji, żeby być właśnie taką autentyczną, ale też autentyczną przed Bogiem. I też jestem bardzo Bogu wdzięczna za tę pracę, którą mam teraz, bo to też jest takie świadectwo tego, jak On mnie prowadzi. I to, że mogę robić, wiesz, na początku mi się wydawało, to, co, że, mogę że to, co. Że mogę robić to, co lubię, jest ogromnym błogosławieństwem. I tak jest, bo uwielbiam rozmawiać z ludźmi, wiesz, zadawać pytania, poznawać ich historię i dawać przestrzeń taką. To jest niesamowite w pracy dziennikarza. Zresztą wiesz o tym dobrze, że dając ludziom taką przestrzeń, po prostu otwierasz ich na nowe. Ale ja w ogóle zobaczyłam jeszcze inną stronę tego właśnie tej pracy w Studiu Raban, że wiesz co? Mnie te historie i mnie te rozmowy po prostu nawracają. Że nawet w takich rzeczach, kiedy wiesz, ty, no to jest twoja praca, tak? Ty, ty tam nie idziesz, bo właśnie służysz, tylko, tylko to jest twoja praca, za którą dostajesz pieniądze, a ty tam siedzisz i po prostu rozmawiasz z człowiekiem, który jest w totalnie innej sytuacji życiowej. I po prostu Twoje serce mięknie, nie? I miałam nieraz tak. Miałam tak na przykład z Basią, która przyjechała do nas na wózku, e, która siedziała przede mną i po prostu mówiła o swoich realiach życia. I wiesz, i w pewnym momencie ona mówi tak prosto z mostu, że e, no generalnie ja nawet się wysikać sama nie mogę, nie? Ja potrzebuję do tego ludzi i czasem sikam od siebie, bo, bo takiego człowieka nie ma, bo na przykład jakiś wolontariusz nie przyjdzie. E, wiesz, i ja wtedy siedzę no i właśnie. Płaczę prawie tak jak teraz. Dlatego, że myślę sobie Panie Boże, a ja dzisiaj rano narzekałam, że ja muszę wstać rano i przyjechać na nagranie. Wiesz o co chodzi. A człowiek ma totalnie inną rzeczywistość i jeszcze jest za to wdzięczny. I jeszcze w ogóle widzę właśnie w niej radość. Wiesz? I, ym, i to jest też takie ogromne błogosławieństwo, że ten program yy, i to, co robię też teraz yy, z jednej strony ok, mogę być jakimś tam świadkiem, ale z drugiej strony że to jest takie moje nawracanie, i że Pan Bóg mi w ogóle daje takie, wiesz, małe prezenciki. Um, I widzę, jak się troszczy, że nawet w takich małych rzeczach nie? on mi pokazuje, okej, okay, ja jestem z tobą. Nie? I że chcę, żeby dalej twoje serce, żebyś nie wpadło właśnie w taką, nie wiem, co to nie ja, tylko żeby dalej Twoje serce się formowało i pracowało. Nie? To chyba jest taki piękna kropka na DI, to, co powiedziałaś. Bo rzeczywiście w tej pracy, poznawaniu ludzi, rozmawianiu jest coś cudownego, że nagle siadasz obok człowieka. I okazuje się, że wiesz, ja jestem protestantem, ty jesteś katoliczką, a łączy nas po prostu Chrystus. I nie ma w tej przestrzeni takiej tak naprawdę tego kościoła, bo ja to nazywam kościołem, relacje z drugim człowiekiem, hmm. to jest kościół dla mnie. Bo tu jest, tu jest Chrystus. Jak on przychodził do ludzi, no to właśnie robił to, co ty, rozmawiał z nimi. On nie mówił, ej, ale wiesz, że ja zaraz umrę na krzyżu i ogólnie, a wróćcie. Wiesz, że ogólnie, no nie grzesz, no, nie wiem, jesteś nierzewnicą, więc on, wiesz, po prostu... Ratował tych ludzi, był z nimi, a też ja, ja kocham ten werset, że Jezus nazywali pijakiem i żarłokiem. Dlaczego? Dlatego, że co? Za dużo wody pił? Ja nie wiem, nie chcę oceniać, nie chcę określać tego, nie chcę wchodzić w to, ale właśnie dlatego, że kochał tych ludzi, kochał z nimi, spędzać czas i dawał im siebie. I dlatego ja dziękuję Tobie, że właśnie Ty dajesz ludziom siebie, że jesteś z nimi, że jesteś transparentna i od tego 15-14 roku życia yy, gdzieś idziesz za tym Chrystusem, idziesz za tym Bogiem i nie wstydzisz się tego. I no. ja takiego kościoła, którym Ty reprezentujesz, się nie wstydzę. Żółwik. Ja też dziękuję Bogu za to, bo myślę, że to jest ogromna łaska. Też on tak prowadzi, wiesz, że po prostu też mnie zachowuje od niektórych rzeczy, ale naprawdę od początku, to jeszcze na koniec tylko się tym podzielę, bo muszę, że od początku czuję po prostu jego ogromne błogosławieństwo. I nawet wiesz co, to ja się dowiedziałam dopiero w dorosłym życiu o tym, ale nawet moment moich, mojego urodzenia to było dla mnie takie niesamowite. Dlatego, że moja mama miała duże problemy w ciąży, wiesz, kiedy ze mną była yy, i wydaje mi się, że to było po prostu obniżenie łożyska, w każdym razie ona większość ciąży po prostu przeleżała w szpitalu i kiedy, wiesz, ordynator przychodził, kiedy lekarz przychodził, pytał się, co ona jeszcze tu robi, bo wiesz, powinna jakby, powinna jej tu nie być, tak, poronić czy, czy cokolwiek yy, takiego, w takim jakby znaczeniu, tak. Coś miało pójść już nie tak, i, i za długo to trwało, a ona się po prostu odwracała na drugi bok, płakała i się modliła, nie? bo wierzyła, że po prostu Bóg chce, żebym się urodziła. Wow. No I to jest dla mnie takie najmocniejsze świadectwo, że po prostu Bóg chce od początku chciał, żebym była. No i Bogu niech będą dzięki za to, że, że jestem tu. Gdzie... No my też dziękujemy, i... <śmiech> <śmiech> naprawdę. Dziękujemy. Ja musiałam płakać na koniec. No, ale ale przepiękny słuchaj. <laughs> To jest umiejętność, to jest po prostu umiejętność pracy w telewizji. No płaczę tak, że nie nic, zero, roz, zero rozwiązanie. Kasiu, Dzień. bardzo się cieszę, że jesteś, że przyszłaś do nas, że podziwasz się swoim sercem przede wszystkim, no i że dodajesz tego kolory. Tu i z takimi ludźmi chcę budować kościół. Taki kościół chcę pokazywać ludziom, którzy mówią różne rzeczy, bo wiem, że takiego kościoła Chrystus się nie wstydzi tak naprawdę. Amen. Bo za taki kościół umarł. Więc dziękuję Ci. Uh. A was drodzy widzowie zapraszam na więcej tych wszystkich rzeczy, na kolejne kolorowe osoby, które będą się u nas pojawiały i zajrzyjcie na naszego Spotify'a, YouTube'a, TikToka, Instagrama i wszędzie. Może nawet będziemy na bilinu, nie wiem, jeśli w ogóle jeszcze przetrwa ten widel, chociaż kolejny miesiąc, bo jest dziwny, ale to nieważne. Ważne, że jesteście wy, dlatego jesteśmy dla was. Do zobaczenia.